Siemaneczko moi drodzy i zapraszam na kolejny odcineczek Creativerse. Tutaj zrobiliśmy farmę, nieco ją powiększyliśmy jak tutaj widzicie, no i mam nadzieję, że w końcu te oto warzywa nam urosły, kurczę, chociaż... Wow, myślałem, że nie urosły. Szczerze to zostawiłem to wszystko na noc, żeby to rosło, bo tak czekając na to, to była już chyba godzina. I to nadal nie urosło, dlatego też poszedłem offline, no i dzisiaj teraz z rana wchodzę, patrzę, jest. Także zbierzemy to wszystko, co możemy. Tylko będę musiał jeszcze parę nasion, parę rzeczy przerobić na nasiona, a tymczasem... Okej, odblokował nam się chleb, to myślę, że do tego będzie potrzebne właśnie zboże, jak i woda. Mamy pierwszy chleb. Tylko nie mam miejsca wyku, super. Super, super, super. Przedaj się szybko. Skrzynki. Tutaj zacząłem robić jakąś drogę, chociaż to nie wiem, nie bardzo pasuje. Ale dobra. Potem to jakoś zrobię, żeby to jakoś wyglądało. Jop, jop, jop. O, te nasze skrzynki. Nie ma dosłownie miejsca, żeby tutaj cokolwiek kłaść. Czekaj, to mi... Nie no, w sumie wszystko jest tak naprawdę potrzebne, bo nigdy nie wiadomo, do jakiej recepty będziemy czegokolwiek potrzebować. Ale tutaj mogę już to odłożyć. Tego mam za dużo. Kurczę. Będę tak klikał, może coś jeszcze mogę umieścić. Potem najwyżej będę szukać. Potem najwyżej będziemy szukać. Dobra. Tutaj jeszcze klikniem, klikniem, klikniem. Ziemia. Jak najbardziej. Dobra, tyle miejsca i tak powinno mi wystarczyć na razie. Będę musiał trochę zebrać wody. Aha, jeszcze jedno, czekajcie. Czy mogę to wziąć z sobą? Gdzie to było? Procesor szukam. No to nie mam i tu. Żeby tam obok też postawić. Liany, drzewo, kamień. Dobra, wezmę to wszystko, bo tam akurat też to się przyda. Liany. Liany, liany. No niestety muszę szukać. Z tymi skrzynkami to jest bardzo ciężko. Będę musiał zrobić porządniejszy magazyn, ale to... w swoim czasie. Tu jest liana, dobra. Mam lian. Też mi coś. Przecież tego tyle było. Czaję. Widzicie, wszystkie skrzynki znowu obejrzałem. No i nie ma, muszę udać się do magazynu. Luminet się tutaj zrobił. Czekajcie, nie? Trochę półpytek zrobić. Dobra, liany. Nie, tutaj na pewno nie będzie. Te skrzynki trzeba jakoś popodpisywać. Ups. Mam nadzieję, że tego nie było słychać. Komórka się odezwała. Nie no, tutaj tego nie ma. Kurczę. Jeszcze zobaczę tylko co. Kamień. Bedrock. Nie no, przed chwilą patrzyłem skrzynki. Ja muszę się przejść tutaj po liany. W tych skrzynkach chyba nie będzie. A nie, a jednak.
Teraz tylko trochę bedrocku. O, prezenty znowu. Znowu prezenty. Gdzie my ten bedrock dostaniemy? Tutaj już coś jest. Gdyby nie to, że nie ma miejsca. Dobra, już mi się wydaje, że tyle to wystarczy. Szybko te EQ się zapełnia właśnie. Bardzo szybko. Chcesz coś budować, pójdziesz coś pozbierać, to zabijesz moba. Dosłownie trzeba szukać bądź robić pustych skrzynek. Dobra, to mi się pokazało i ta czekolada. Potem zobaczymy, co z tego skraftujemy. Ale tak, czekaj, ta ziemia, ta trawa mi nie będzie potrzebna. Wrócę jeszcze się na chwilę tutaj. Na pewno puste skrzynki, które są niepodpisane. Tutaj szkło diamentowe, tutaj o. Tu właśnie będą liany, aha. Nie ma żadnej podpisanej, stąd, wszystko jest tutaj podpisane, no kurczę. Nie wiem. Dobra, ta zmienię najwyżej skrzynkę, bo tych itemów, których jeszcze nie ma, to zmienimy sobie to, no jak to się zwie? Stone root, bo nie wiem gdzie to jest. Nie wiem gdzie to jest, a tego mam bardzo dużo. I jedną sobie zatrzymam, dobra. Chyba pupytki już mi się też skończyły robić, dlatego też je pozbieram. Czyli chyba tylko to robiłem, dobra. To idziemy do naszej... No, wyszło mi to z głowy. Do naszej farmy, o tak. Jeszcze ścieżkę muszę dokończyć, schodki itp. Fajnie te bloki wyglądają. I teraz tak, skraftujemy sobie to, chociaż to już znacie, no ale... Super. To był kamień, a nie bedrock. O ja. Tutaj bedrock potrzebny. Do tego, ale dobra. Ale dobra. Po jednym egzemplarzu zawsze się przyda. No. Mamy kamień. Teraz stąd wyjść trzeba. Pyk, 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 pyk. No i lecimy po wodę. Tu nam czekolada rośnie. Dużo wody w sumie nie trzeba. Dobra. Tylko jest jedna wada, jak widzicie. Muszę szybko tutaj zasiać, bo jeżeli nie ma tutaj żadnych warzyw, to te pole właśnie szybko usycha. Teraz tak. Mi się wydaje, że tak na razie wystarczy. A teraz zobaczymy, teraz tak, czy zrobimy tą zupkę. Mając buraka, mając wodę, mając grzyba, okej, okay. Ale aż 4 buraki na jedną, ale robię to tylko po to, aby odblokowały mi się właśnie te recepty. O ja. Na to, to będzie mi potrzebne jajko, zdecydowanie. A czego ich? He? Czemu chleb mi się nie skraftował?
czemu mi ten chleb się nie skraftował? A dobra, tu teraz nie mogę. Znaczy nie skraftował, nie tyle co skraftował, co odblokował. Bo zrobiłem go przecież, tylko że tutaj on jest taki ciemny. Dziwne, dziwne, dziwne. Jeszcze raz to zasiać. Przy czym tą farmę też jeszcze będę musiał zmienić. Żeby te paski szły w tamtą stronę, a nie w tą. I w ogóle nie wiem, czy do tego woda jeszcze też potrzebna jest. Ale coś mi się wydaje, że chyba nie. Jeszcze mamy tutaj sporo kapusty. A właśnie. Kapusta, kapusta, kapusta. Tu może być kapusta albo burak. Tu woda. Albo grzyby. Pewnie jeszcze zboże i jajko, tak mi się wydaje. Tylko skąd te jajka wziąć? Aż idę sprawdzić. Idę coś sprawdzić. Tylko nie, zanim sprawdzę jeszcze posieję. Nie, kapustę zostawię lepiej, dobra. Idę zobaczyć nasze potworki, czy mogę z nich zebrać jakiekolwiek ity, by uzyskać jajko. Ups. Czekaj, mamy tutaj tego ptaka w ogóle? Nie, tutaj były przecież same kameleony, o kurcze. O ja, to będę musiał iść i oswoić. Czekaj, mam dzwoneczek? Jak zwykle nie. To co potrzebne jest niedostępne. Gdzie jest mój dzwoneczek? Jak zwykle kamienia brak, co nie? Ale wiem, że miałem ten dzwonek. Wszystko znika, wiecie? Z tego eku. Ale nie szkodzi, taki tak. Będę się udawał w podróż zaraz. Żeby przeprowadzić sobie tego ptaka, tylko najpierw wezmę sobie kamienia. To już mogę skasować. No to weźmiemy sobie pod piątkę. Nie będę musiał oswoić kilka tych ptaków, bo będą to potrzebne właśnie te jajka. Ale właśnie jeszcze nie wiem, które właśnie wziąć. Czy wziąć te z mokradeł, czy z lodu. Tutaj też w sumie te... Wezmę każdy rodzaj ptaka i pójdźmy najpierw tutaj. Mam nadzieję, że tu jakiekolwiek będą. Bym wziął każdy i wtedy zobaczymy, jakie będą z nich dropy. Coś długo się ładuje, aż tak daleko to było. No i jak będziecie na pustyni, to radzę zbierać wam te kwiaty, bo te kwiaty z połączeniem... Nie pamiętam już czego. Albo dajże grzybów. Dają wam te właśnie butelki. A te kwiaty bardzo łatwo zdobyć. Taki standardowa potka na leczenie. Aha, to super. Tutaj mam ten biom. Zaraz, na który chciałem iść jako następny, bo tutaj chyba na tej sawanie... To tego ptaka nie znajdę. Tam jest kamelon niebieski, tu jest kamelon niebieski. To przyda mi się właśnie te niebieskie na te najlepsze skrzynki. Co on tutaj daje? No, te dziki są bardzo agresywne tutaj. A tu jest żółty, aha. Daje miód.
Dobra, tutaj ptaków nie ma. Właśnie jak są potrzebne, to ich nigdy nie ma, nie? O, tam jest kolejny kameleon. Po to przyszedłem, ale skoro się pojawił... On daje bardzo dobre ity. No! Ej! Stoj! Dobra. Tego też nigdy nie za wiele. O, dobra, mamy pierwszego ptaka. Mam nadzieję, że one jajka będą dawać. Gdzie on jest? Dobrze, mam tą zbroję. Bo bez tej zbroi zginąłbym na pewno już po dwóch hitach od niego. No, follow me. Ale nie dam ci zupy, bo mnie biłeś, masz grzyba. Idziemy poszukać twoich kolegów jeszcze. Przy okazji by było fajnie, gdybym znalazł tutaj więcej jakichś warzyw. Gdzie są te wszystkie ptaki? O, tam coś było. Nie wiem dlaczego, ale mam lagi. Aha, dobra, to był kameleon. Ile tutaj kwiatów jest w ogóle? Ile tutaj lian jest? Masakra, fajny biom właśnie, jeżeli potrzebujecie dużo tych kwiatów, ten biom z mokradłami, czy jakby to nazwać. Będzie w sam raz tutaj. O, dobra, mamy tutaj. Dobra, nie trudź się, tak? A już chciał... He? Co to było? Jego ostatni atak, czy co to miało być? Tu jest ten. Dobra, są najedzone. Piją jak kury. Weźmiemy jeszcze jednego, bo to trochę potrwa właśnie... Zanim one pozwolą nam cokolwiek zebrać. Szybciej. Czekajcie, sprawdzę swoją zbroję w międzyczasie, bo jeszcze jest sporo. Naprawdę, piją jak kury, a wyglądają jak jakieś... Połączenie kameleona z... Nie wiem, ze smokiem, kogutem. O, dobra, tu jeszcze mamy następne. Te 5 chyba mi wystarczy. Noż ty. Brzydki jesteś. Jakie super ataki ma jeszcze z góry, dobra. No. No i przerwał. Ten jest jakiś... Full aggressive. No. Ten jest full aggressive. Ej, bo zaraz dostaniesz z miecza. No. No już lepiej dziób, tak. Tak to ci nic nie da. No, w końcu będziesz łagodniejszy. Oh my god. O, zobaczymy jeszcze jak twój ostatni kolega, który tutaj gdzieś był, ale się zmył. Usłyszał, że oswajam. I uciekł. Ale to będzie może... Dobra, tutaj 5. Będę wybierał się potem. Oczywiście offline na każdy różny biom i pozbieram sobie właśnie po 5 tych ptaków z
powiedzmy z każdego biomu. Zobaczymy jeszcze... Nie, no! Teraz jeszcze dziki. Patrzcie, z każdej strony mnie nawalają teraz. Z każdej strony! Dobra, te dziki to chyba już... Im wystarczy, nie? Tego dobrego, no! Gdzie on jest? Jeszcze któryś... Gdzie tu jest jeszcze jakiś? Aha, tutaj. Gdybym nie miał tej Luminate zbroi, to już bym dawno padł. Dawno. A teraz... Przejdźmy się... do domu. Z bandą kogutów? Ale z tego co wiem, powinienem mieć też już chyba... te zwierzaki. Tylko nie jestem pewien, czy one by dawały nam jajka. Mi się prędzej wydaje, że to by były te z biomu śnieżnego. Chociaż nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Niech one tu wszystkie za mną idą, bo tam mieliśmy wszystkie zwierzaki. Trzeba będzie zbudować... O, mam tutaj śnieżnego nawet, super. Temu dajemy stay. Temu też dam stay. Żeby nie stał tak obok siebie. Który tu jeszcze podejdzie? O, dobra. Tu i chyba ten. Nie, jednego brak. Któryś jeszcze musi się poruszać. Dobra. A tymczasem... Czekaj, idzie tutaj kamelonek i... Zbiorę. Zobaczymy, co ten mi da. Aby dał jajko. Dał! Dał jajko. Sorry, nie to. Zaraz idę sprawdzić w kociołku, czy będę mógł... Czy będę mógł to skraftować. Tylko zboże? Grzybki? Woda? Jajko. Jak? I mamy ciasto. Ale... Takie ciasto. Mushroom? Pot pie. Patrzcie, nie odblokowało się. Co ja robię źle? Aha. Co ja robię źle, że tylko daję taki? I taki. No trudno. Czekaj, da się jej kłaść? Nie, pewnie od razu da się jeść, także nie będę kładł. No ale w każdym razie mamy zupę z robaków i mamy ciasto grzybowe. Może jeszcze są inne rodzaje jajek, które dają wtedy te oto właśnie ity. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dziwne. Będę musiał poczekać na tamte ptaki. Jak będą, powiedzmy, już gotowe do farmienia. To jeszcze muszę zmienić tą drogę. Muszę to zrobić piętro niżej, będzie lepiej. O, tak na poziomie wody będzie to ładnie wyglądać. Się tutaj znowu zwierzaki idą. Tymczasem przerobię tutaj kapustę. Przerobię buraki. Przerobię to. Aha. Póki się bronisz, to nie można atakować. Dobra. Wysadził. Bo i tak muszę iść. To widzimy się w kolejnym odcineczku. Nie wiem, zobaczymy co będzie jako następne. Mam nadzieję, że ten odcinek też jako tako wam się przyda i podobał. Chociaż... Dobra, jest jak jest. Dzięki, że go obejrzeliście i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.